z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Tam była kotara w korytarzu marszałkowskim, która była zaciągana, żeby... Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. A ja mówię Państwu o tym nie dlatego, żeby zajmować Wasz cenny czas, tylko dlatego, żebyście wiedzieli, że robota idzie. Marszałek Sejmu będzie obecny w mediach, będzie miał swój podcast. Nie wpadłbym na to, a się okazuje, że jednak rzeczy, na które bym nie wpadł, można było zrobić. Ta kotara to jakiś absurd kompletny. Znaczy, to nie był standard. To nie był standard w poprzednich latach, a teraz to będzie standard. To wystąpienie wczorajsze Mateusza Morawieckiego, które nie było złożeniem żadnej dymisji rządu, tylko było de facto exposé w premiera, no było zdumiewające. To jest sytuacja, w której mydli się oczy Polkom i Polakom, którzy czekają na nowy rząd. Zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Opowieści o budowaniu większości przez Prawo i Sprawiedliwość. Gorąco trzymam kciuki, kupuję popcorn, jestem cały gotowy, podekscytowany. Na pewno będzie to najbardziej spektakularne tworzenie większości, z którego wyjdzie mniejszość w historii polskiej polityki. Przecież to jest pic na wodę i nie można tego określić inaczej. Też jasny sygnał dostaliśmy i od pana prezydenta, i od pana premiera obecnego jeszcze Morawieckiego, że nie ustąpią i że będą kontynuowali ten proces. Dobrze, niech kontynuują. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier.